Cześć, z tej strony Ksenia. Dzisiaj krótka podróż w czasie, czyli wyjątkowa historia Illuminar Gaming. To drużyna, która prawie wygrała European Masters. Historia League of Legends widziała kilka drużyn, które w regionach nie miały sobie równych. Do głowy przychodzi z pewnością legendarne koreańskie T1, amerykańskie TSM czy europejska rywalizacja pomiędzy Fnatic a G2 Esports. Nie inaczej było na niższych szczeblach rywalizacji, gdzie tworzyły się podobne dziedzictwa. Jednym z nich było z pewnością Illuminar Gaming, drużyna, która dominowała polską scenę na długo przed powstaniem ERL. Dziś przypomnimy sobie, jak organizacja spod znaku oka prawie zawojowała pierwszą w historii odsłonę European Masters. Zacznijmy od początku, czyli od czasów, w których pod banderą Illuminar ze świecą było szukać takich zawodników jak Sebex, Woolite czy Delord. Pierwszy w historii skład IHG stanowili Kubon, Tabasco, Niku, Kreaton oraz Mystique West. Powołani na początku 2016 roku zawodnicy mieli walczyć przede wszystkim o awans do Challenger Series, czyli jedynej drogi kwalifikacji do europejskiego LCS-a. I choć Tabasco i spółce udało się wiosną 2016 przejść przez otwarte kwalifikacje, tak niestety do właściwego Challenger Series dostać się już nie udało. Podobnie było latem, gdzie pomimo zmiany midlanera na Overpola, IHG poległo na ostatniej prostej w otwartych kwalifikacjach, przegrywając wówczas z Akademią Fnatic. W taki właśnie sposób wtajemniczonych dwukrotnie ominęła szansa na walkę o EURCS, a sama organizacja, rozegrawszy jeszcze dwa turnieje niższej rangi w Polsce, przeszła w stan uśpienia. Dla niektórych zawodników, takich jak Kreaton czy Overpool, Illuminar Gaming było ostatnim poważnym przystankiem na finiszu e-sportowej kariery. Trudno byłoby jednak wymagać od Mystique Westa czy Tabasco złożenia broni na wejściowym progu swojej przygody z profesjonalnym LoL-em. Ten drugi postanowił zbratać się z Woolitem, Delordem, Sebexem i Icebisto, by stworzyć efemeryczne Team One, które przebojem zwyciężyło dwa podrzędne turnieje w 2016 roku. W taki sposób narodziła się legendarna piątka, która choć z małymi zmianami miała nieprzerwanie dominować lokalne rozgrywki przez pełne 2 lata. Zawodnicy szybko trafili do Team Kinguin, gdzie pod wodzą Hachiego mieli brać udział w kwalifikacjach do Challenger Series Spring 2017. Tym razem udało się przejść etap otwarty i zamknięty, co oznaczało, że pingwinki mogły powalczyć o baraże do EULCS. Niestety, na możliwościach się skończyło. Kinguin zajęło ostatnie miejsce w ramach EU Challenger Series, ale na osłodę udało się zwyciężyć ESL Mistrzostwa Polski. Sztab szkoleniowy zdecydował się jednak na radykalne zmiany w szeregach Kinguin. Polską scenę obiegła informacja o odejściu Icebisto i Tabasco, a chwilę później w ich ślady poszedł Delord. Wydawać by się mogło, że to koniec pewnego rozdziału. Pomimo zmian, Team Kinguin nie awansowało do Challenger Series latem 2017. Tak samo było w przypadku Tabasco, który próbował szczęścia w barwach drużyny międzynarodowej. Klapa również u Delorda, jakiemu wylot do Rosji nie pomógł awansować na Mistrzostwa Świata. Wydawać by się mogło, że graczom byłego Team One pozostała jedynie walka o polskie podwórko. Owszem, zawalczyli. I to w pięknym stylu. Podpisani przez Illuminar Gaming w lipcu 2017, zmotywowani i pojednani, po kilkumiesięcznej rozłące Woolite i spółka przejechali się po polskiej scenie niczym kombajn. Na przestrzeni 8 miesięcy lokalnych rozgrywek z dłoni wymknął im się wyłącznie drugi Puchar Polski Cybersport, kiedy przegrali w finale z odwiecznym rywalem, czyli Pompa Teamem. Niestety dla IHG 2018 rok przyniósł zmiany w ekosystemie. Już wtedy wiadomo było, że EULCS zmieni się w LEC, a to oznaczało zmianę modelu na franczyzowy, czego efektem było zawieszenie rozgrywek Challenger Series. To oznaczało, że drużyny niższego szczebla nie miały już bezpośredniej szansy na awans do Ligi Mistrzów. To brzmiało wówczas jak kubeł zimnej wody w trakcie e-sportowego snu. W lutym 2018 Europę obiegła jednak informacja o turnieju Grupy Wyszehradzkiej, czyli V4 Future Sports Festival. IHG zakwalifikowało się na zawody jako mistrz Polski i wyglądało na niekwestionowanego faworyta. Jednak w finale musiało uznać wyższość czeskiego eSuba z humanoidem na pokładzie. Po tym turnieju od składu postanowił odejść Tabasco, czyli jedyny gracz, który pamiętał jeszcze czasy pierwszego IHG. To rzuciło blady strach na panów Wielkiego Oka. Szybko okazało się, że Wojtka miał zastąpić legendarny top-lane'ero jungler, czyli Kikis, gracz, który miał już za sobą występy w EU LCS i był zmotywowany, aby tam wrócić. To właśnie z Kikisem na pokładzie IHG awansowało wiosną 2018 roku na pierwszy w historii European Masters. I choć trudno było oczekiwać, że Illuminar Gaming będzie faworytem turnieju przy tak znakomitej obsadzie, to trzeba przyznać, że oczekiwania polskich fanów były ogromne. Wszyscy byli wtedy wygłodniali europejskiej rywalizacji, pokazu i starcia sił. Trudno było rokować, jak IHG przełoży dominację z polskiej sceny na potyczki z takimi zespołami jak Mad Lions, Movie Star Riders Millenium czy Origin. I choć z Mad Lions nie przyszło im się nigdy zmierzyć, tak kolejno Movie Star Riders Millenium i Gamers Origin padły pod naporem polskiej siły. Rozpędzone i niesione emocjami IHG wparowało do wielkiego finału, gdzie czekał na nich finałowy boss. Złożony tylko na ten turniej super skład Origin z legendami pokroju Forgivena, Expecta, Inseka czy Frogena. I tak jak pierwsza mapa nie była nawet bliska, tak na drugiej wtajemniczeni stawiali niemały opór. No może do momentu, aż nie wydarzyło się to. W taki oto sposób Illuminar Gaming skończyło swoją piękną przygodę na pierwszej odsłonie EU Masters. I choć trofeum nie udało się podnieść, to trzeba przyznać, że ich występ i cała historia roznieciły na nowo ogień zainteresowania polskim LoL-em i stworzyły podwaliny dla późniejszej historii. A czy ogień w waszych sercach jest już rozpalony? Sprawdźmy, czas na kolejne rozgrywki European Masters. Przenosimy się do studia.